Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Z nami o poranku Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka PiS, była wiceminister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Ostatnia prosta przed wyborami do Europarlamentu i coraz większe emocje czuć w powietrzu. Wczoraj podczas manifestacji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie premier Donald Tusk w ostrym tonie wypowiadał się o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, pani politycznych kolegów, określając ich jako osoby skompromitowane. Mówił, że listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu to listy gończe. Użył też słowa łajdaki pod adresem swoich politycznych przeciwników. Jak pani skomentuje te słowa? No trudno jest nawet znaleźć tutaj określenie do takiego poziomu określenia przeciwników politycznych, bo wydawałoby się, że premier polskiego rządu, no, który piastował wiele ważnych stanowisk w Polsce i w Europie, no, powinien się legitymizować jakimś innym poziomem kultury i nawet jeżeli prowadzi walkę polityczną, bo to jest ewidentna walka polityczna, to dobór sformułowań, słów powinien być na pewnym poziomie. Tusk wczoraj obnażył tak naprawdę, w którym kierunku chce iść i jakie emocje, pani mówiła, że wzbudzane są emocje, to są negatywne emocje, które są wzbudzane przez pana premiera Tuska. Od kiedy właściwie przejął rządy w Polsce, to cały czas podbija jakby poziom tych emocji, negatywnych emocji, używając między innymi takich sformułowań. No dla mnie to jest żenujące, no to są prymitywne określenia, które naprawdę premierowi polskiego rządu nie przystoją. Puściły hamulce. Ja myślę, że puściły w tym momencie hamulce. Pan premier widzi, że notowania Platformy Obywatelskiej rosną. Również koalicjanci, którzy tworzą tą słynną koalicję 13 grudnia, coraz bardziej z niesmakiem patrzą na to, co wyprawia Donald Tusk. A oni legitymizują te działania. I też rozmawiając z wieloma przedstawicielami, posłami, którzy reprezentują chociażby Trzecią Drogę czy Lewicę, widzimy taki niesmak. Zresztą jak oglądamy audycje, w których biorą udział ci przedstawiciele, to wielokrotnie tam są formułowane takie opinie, że chcieliby, żeby było inaczej, że nie popierają tego, co rząd robi, ale równocześnie i uczestniczą w tym rządzie, więc to jest też dla mnie jakieś takie rozwojenie. Choć wczoraj nie było ich na manifestacji w Warszawie, myśli pani, że nie zostali zaproszeni? Ja myślę, że to jest taka już żółta kartka dla Donalda Tuska, że nie do końca koalicjanci będą dawać twarz do tego, co on wyprawia. Natomiast odnosząc się już do meritum, do konkretu, bo mówiłam o formie, to Donald Tusk, ja mam takie wrażenie, że mówił o swoich kolegach, bo szanowni państwo, przypominacie sobie, kto trafił z celi do Brukseli? Minister rządu Tuska z poprzedniego rządu. Sekretarz, osoba, która pełniła bardzo ważną funkcję w Radzie Miasta Warszawy, czyli współpracowała z wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Przypominacie sobie państwo pana Nowaka i wielu innych kumpli pana Tuska, którzy mają za sobą różnego rodzaju konflikty z prawem. Przypominacie sobie państwo słowa Neumanna, który mówił, że jeżeli będziesz z nami, to będziemy cię bronić i żaden sąd cię nie skaże. Więc to jest ta narracja, którą Tusk przerzuca jakby na swoich przeciwników politycznych, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Tusk z natury swojej nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości, nienawidzi wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nie przebiera w słowach, naprawdę eskaluje emocje. Ja z przerażeniem patrzę na to, co on w tej chwili wyprawia. Też ostatnio przeglądałam jego konto na mediach społecznościowych. Tam jest pełno właśnie takiej chęci zemsty i nienawiści, określeń, które no, naprawdę nie przystoją mężowi stanu. Pani poseł, bo Donald Boję Tusk się, do czego to doprowadzi. Powiedział także, że te eurowybory to bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice. Politycy Koalicji Obywatelskiej, pani zdaniem, zapewnią nam to bezpieczeństwo z pozycji Europarlamentu? Pani redaktor,
wiemy doskonale, jaki jest układ geopolityczny. W Unii Europejskiej największą rolę odgrywają Niemcy, później Francja. Wiemy doskonale, jakie są relacje między Niemcami a Rosją. Jeszcze do momentu wybuchu wojny z Ukrainą to byli partnerzy, nie tylko polityczni, ale i gospodarczy, którzy mieli coraz bardziej zacieśniali tę współpracę. Wiemy doskonale, że Donald Tusk i jego rząd wykonuje polecenia, te, które są generowane czy powstają w Brukseli, a tak de facto w Berlinie. Więc mówiąc tutaj, że tylko Koalicja Obywatelska, czyli formacja Donalda Tuska, która jest w Europejskiej Partii Ludowej, że będzie gwarantem bezpieczeństwa Polski, to jest jedno wielkie kłamstwo. Po prostu będzie to Donald Tusk będzie wykonywał czy realizował taką strategię, jaką wyznaczą mu kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy. A to nie do końca jest tożsame z tym, czego oczekują Polacy. To skoro jesteśmy w Brukseli, pani poseł, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był wczoraj w Brukseli, gdzie odbył się protest rolników europejskich. Powiedział tam jednocześnie, że prawica w Parlamencie Europejskim powinna się zjednoczyć, by powstrzymać, tu cytat, szaleństwo klimatyczne, ale najpierw musi się porozumieć w kwestii wojny na Ukrainie. Jest możliwe takie porozumienie na prawicy? No właśnie tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński przyjmuje taką jakby rolę lidera, nie jakby, tylko rolę lidera w zjednoczeniu tej prawicy europejskiej. To jest niezwykle ważne, żebyśmy skupili się wokół właśnie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego reprezentującego wartości konserwatywne, prawicowe, po to, żeby rzeczywiście to szaleństwo, które wprowadzane jest przez centrolewicowe elity, żeby wstrzymać. To nie tylko Zielony Ład, ale wiele różnych dyrektyw, czy wchodzenie wręcz w kompetencje państw członkowskich są pomysłem tych lewicowych rządów, centrolewicowych rządów. Ostatnio chociażby dyrektywa budynkowa, która została przyjęta już przez Parlament Europejski, która będzie niosła ze sobą naprawdę bardzo duże skutki i negatywne skutki dla przeciętnego Polaka, dlatego że będzie się wiązała z ogromnymi wydatkami. Mało tego, będzie się wiązała z wymianą na przykład pieców gazowych, które niedawno były zakładane i które były dofinansowywane między innymi ze środków unijnych, czyli to jest ten absurd, który generują te elity centrolewicowe. Dlatego też utworzenie silnej, mocnej frakcji prawicowo-konserwatywnej jest niezwykle ważne, bo chodzi o to, żebyśmy wrócili do korzeni Unii Europejskiej, bo pewne wartości, które były brane pod uwagę w momencie tworzenia Unii Europejskiej, zupełnie się zatraciły. Unia powstała na tradycji europejskiej, chrześcijańskiej. W tej chwili jest wszystkie takie wartości, które niosą za sobą te wartości, są rugowane. Wprowadzane są lewicowe rozwiązania, które uderzają w nasze społeczeństwo, demoralizują społeczeństwo. Jak ja się dowiaduję, że ma być Unia Europejska będzie określała program nauczania w szkole, więc państwo możecie sobie wyobrazić, że tam nie będzie lekcji historii polskiej, nie będzie odniesienia do wartości, do kultury polskiej, tylko będą wartości europejskie, czyli tak naprawdę lewackie. Dowiadujemy się, że ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia ma być również określony dokładnie i ujednolicony w system organizacji ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, więc coraz więcej tych kompetencji narodowych jest zabierane i my się z tym nie zgadzamy, dlatego jest potrzebna silna prawica, silne skrzydło konserwatywne, które po prostu postawi na nogi Unię Europejską, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu odwrócenie tych wszystkich wartości, które towarzyszyły przy tworzeniu Unii. Powiedziała pani o tych wartościach. Myśli pani, że kolejne samorządy pójdą w ślad za Warszawą i będą rekomendować ściąganie krzyży ze ścian? Ja myślę, że może tak być, dlatego że wielu samorządowców, a no, wielu z nich nie ukrywa, że jest członkami Platformy Obywatelskiej, czy też sympatykami Platformy Obywatelskiej, będzie chciało się przypodobać obecnie rządzącym, widząc jeszcze tą nienawiść do wartości konserwatywnych, prawicowych w oczach
oczach Tuska, to będą robili wszystko, żeby się nie narazić swojemu guru i prawdopodobnie takie działania będą podejmować. Dla mnie to jest po prostu skandal, jeden wielki skandal, bo krzyż to nie jest tylko symbol ludzi, którzy pracują, symbol wiary, ale to jest też ogromna część polskiej historii, bo dzięki chrześcijaństwu, dzięki temu, że ten krzyż towarzyszył nam właściwie od momentu chrztu Polski, Polska przetrwała i on jest symbolem nie tylko chrześcijaństwa, ale polskości i my nie możemy tego rozerwać i dlatego też ja ubolewam i apeluję też do wszystkich samorządowców, żeby nie brali przykładu z tych lewackich poczynań pana Trzaskowskiego. Ja myślę, że to jest też duża polityka w tym wszystkim, dlatego że nie jest tajemnicą, że Donald Tusk ze swoimi pomocnikami chce zdemontować lewicę. To widzimy wyraźnie, że przejął te wartości, które lewica miała na sztandarach, czyli tabletkę dzień po, czy aborcję. Chce zdemontować lewicę i też między innymi też to wpisuje się działanie w przeciąganiu wyborców lewicy do Platformy Obywatelskiej. To skoro wywołała pani temat pigułki, w ostatnim czasie rzeczywiście toczyła się ostra dyskusja na temat tabletki dzień po i w odpowiedzi na weto prezydenta Andrzeja Dudy ministerstwo wdrożyło plan B, czyli umożliwiło wypisywanie recept na pigułkę dzień po przez aptekarza, nie lekarzy. Okazuje się jednak, że apteki nie chcą sprzedawać tabletki dzień po. Z kilkunastu tysięcy aptek niespełna 380 zgłosiło się do wypisywania recept na antykoncepcję awaryjną. W Małopolsce to chyba zaledwie kilkanaście. Jak pani myśli, z czego to wynika? No ja myślę, że z takiego racjonalnego myślenia i podejścia właściwego do przepisów prawa, które obowiązują w naszym kraju. Ja się bardzo cieszę, że wielu aptekarzy jednak nie podjęło się realizacji tego zalecenia rządu. Szanowni Państwo, my mówimy o pigułce, która niesie za sobą ogromną dawkę hormonów, którą mogłaby dziewczynka 15-letnia przyjmować bez konsultacji z lekarzem i bez wiedzy rodziców. Przypomnę, że nawet dziecko do stomatologa, jeżeli idzie, to do 18 roku życia musi być z nim rodzic. Rodzic musi wyrazić zgodę do szczepienia czy do jakiegokolwiek zabiegu medycznego, musi być rodzic. Natomiast tutaj dziewczynka sama będzie przyjmowała taką dawkę hormonalną, która w wieku rozwojowym może całkowicie wypaczyć rozwój płciowy, ale w ogóle o rozwój tego dziecka i wpłynąć negatywnie na jego zdrowie. Więc to jest nieprawdopodobne, już pomijając te wszystkie uwarunkowania religijne czy związane z ideologią czy z wiarą, to jednak wpływ tej tabletki na zdrowie dziecka może być skrajnie negatywny. I cieszę się, że środowiska zarówno aptekarskie, jak i lekarskie zaprotestowały. Oczywiście ta tabletka może być dostępna, ale po uprzedniej konsultacji z lekarzem i w obecności rodzica. Tutaj rodzicom zabrania się prawo decydowania o tym, jakie zabiegi, bo to można też powiedzieć, że to jest jakaś część procedury medycznej, jakie procedury dziecko będzie miało wykonywane. Więc cieszę się, że aptekarze i lekarze zaprotestowali. Jest to porażka rządu, który na siłę chciał wprowadzić rozwiązanie, które tak de facto mogłoby zadziałać na szkodę zdrowia dzieci i młodzieży. Pani poseł, wracając do kwestii bezpieczeństwa, bo o to martwią się Polacy. Jak pani ocenia projekt Tarcza Wschód zapowiedziany przez Koalicję Obywatelską? Czy ten projekt ma szansę na realizację i czy rzeczywiście ochroni polską granicę? No pan Donald Tusk zapowiada w ostatnim, szczególnie teraz, zapowiada wiele różnych projektów, które wcześniej obśmiewał, bo albo też zupełnie inne zdanie miał na ten temat. Wczoraj usłyszałam, że prawdopodobnie Donald Tusk przychyli się do budowy CPK. No wprawdzie o 12 lat przedłuży termin realizacji, ale się przychyli. Przeprosi się Platforma z CPK, myśli pani, po wyborach? Nie, i właśnie ja myślę, że to są kolejne jego zapowiedzi. Pan Donald Tusk, premier, i to z przykrością mówię, bo jest premier polskiego rządu, to jest notoryczny kłamca i on mówi po prostu to, co sondaże mu wskazują. W sondażach wyszło, że jest niezwykle ważna obrona naszego kraju. Wiemy doskonale, jak wyśmiewał się z zapory, które budowało Prawo i Sprawiedliwość. Mówił o tym, że ta zapora nigdy nie powstanie, że ogromna
ogromne środki są wydawane. W tej chwili ogłasza się obronę granicy wschodniej za 10 miliardów złotych. Przypomnę, że zapora kosztowała 1,6 miliarda. I jak pan minister Siemoniak mówi, że będzie to między innymi budowane, czy po prostu wykorzystywane bagna, łąki pod mokłem okradła po to, żeby, wojska rosyjskie nie mogły przejść na naszą stronę. Tarcza wschód, którą zapowiada Donald Tusk, myślę, że to jest kolejne jego kłamstwo, które tak naprawdę zobaczymy po wyborach, kiedy opadnie ten pył wyborczy, to okaże się, że to z tego wyjdzie pewnie takie małe zero. Ale ja chciałabym w tym momencie przypomnieć państwu, że kiedy Donald Tusk rządził do 2014 roku, powstała strategia obrony kraju Polski i ta strategia opierała się na linii obrony, na linii Wisły, czyli zakładał Donald Tusk ze swoimi pracownikami, przedstawicielami Ministerstwa Obrony i wielu innych odpowiadających za bezpieczeństwo, że obrona Polski będzie się zaczynała dopiero od linii Wisły, czyli tak de facto skazał Polskę Wschodnią na takie przejęcie przez wroga w razie zagrożenia wojną. Dzisiaj mówi o budowaniu tarczy wschodniej. Myślę, że niewiele z tego wyjdzie. To są wszystko jego zapowiedzi i to jest bolesne, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zrobił dużo, żeby wzmocnić polskie wojsko, żeby zbudować też wokół wojska zakłady przemysłowe, które będą produkt, ten przemysł zbrojeniowy, który będzie na terenie kraju produkował środki niezbędne do obrony. W tej chwili jest to wszystko likwidowane i tylko są zapowiedzi podszyte nienawiścią, a tak de facto przez te pół roku to Donald Tusk nic nie robi, tylko bawi się w jakieś rozliczenia, komisje sejmowe, które pochłaniają ogromne ilości pieniędzy, o tym się nie mówi, ale każdy członek dostaje dodatkowe wynagrodzenie, ma możliwość zatrudnienia eksperta za duże pieniądze, z czego korzystają i ci posłowie, szczególnie którzy są przewodniczącymi, zarabiają ogromne pieniądze. Pani poseł, bo czas nam ucieka, to krótkie pytanie. Jarosław Kaczyński i Daniel Obajtek stawią się dzisiaj przed komisją wizową? No zobaczymy, ja nie chcę za nich odpowiadać, ale pan prezes Kaczyński już wielokrotnie się stawiał i pokazywał, jak bezsensowne są te komisje i te przesłuchania, jaki poziom reprezentują przewodniczący tych komisji. To jest żenujące, że za polskie pieniądze, polskiego podatnika bawi się kilku posłów, którzy tak de facto robią sobie kampanię wyborczą, bo pan Szczerba i pan Joński, przypominam, że są kandydatami do Europarlamentu i za moment prawdopodobnie zajmą te stanowiska i robią sobie kampanię kosztem polskiego podatnika. Natomiast czy pan Obajtek się pojawi? Zobaczymy. Słyszałam wypowiedź, że pan Obajtek tutaj u państwa w Radiu RDN Małopolska, że pan Obajtek będzie prosił o zmianę terminu, bo uważa, że też w tej chwili jego udział w kampanii wyborczej byłby, w tej komisji byłby jakby elementem kampanii wyborczej przewodniczącego. To jeszcze pół minuty o eurowyborach. W niedzielę idziemy do wyborów. Z pozycji europosła można więcej zrobić dla Polski, pani poseł? No w tej chwili okazuje się, że jednak ta rola europosłów jest bardzo duża i dlatego ja zachęcam wszystkich, żeby brali udział w wyborach. Widzicie państwo, że krok po kroku Unia Europejska przejmuje kompetencje i produkuje prawo, które będzie nas dotykało. Mówimy o Zielonym Ładzie, czyli widzimy, jakie konsekwencje będziemy my ponosić tutaj w Polsce. Również ostatnio wspomniana dyrektywa budynkowa, która nakłada na nas obowiązki dostosowania naszych budynków do zeroemisyjności. To niesie ogromne koszty. W związku z tym myślę, że taki głos rozsądku jest potrzebny, a takim głosem rozsądku będą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. U nas liderem listy jest pani premier Beata Szydło, wspaniały i aktywny człowiek, europoseł, który dał się poznać ze skuteczności. Dlatego też apeluję o udział w wyborach i głosowanie na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka PiS, była wiceminister zdrowia. Dziękuję bardzo.